Tato, kiedy zabierzesz nas do domu? Macie gdzie mieszkać? Macie co jeść? Dzieci mnie się pytają. Powiem ci, że jakbym miał dzieciaków koło siebie, to ja ich chałupę bym szybko ogarnął. I może i lacie by było. Ale na razie to mięczak jestem. Zwykły mięczak. O, powiem tak. To co, zastanowiłbyś się nad tym, żeby nie rzucić się alkoholu? Nie umiem bez tego żyć. Moje największe marzenie? Daj mi 9 NS w łeb. To jest moje największe marzenie. Bo nie widzę przed sobą żadnej satysfakcji. O, widzę ten temat i tą szklankę, ten kubek. To jest moje na razie życie. Krzysztof ma 49 lat. Jest alkoholikiem. Nauk odebrał mu już wszystko, co dotąd kochał. Wolność, dom, pracę oraz rodzinę. 4 dzieci, która obecnie wychowuje się bez rodziców. W październiku 2022 Krzysztof zakończył kolejną odsiadkę w więzieniu. Zamiast kwaterunku u przyjaciół z byłej pracy, wybrał powrót do alkoholu. Matkę swych dzieci odnalazł bezdomną na ulicach Warszawy. Od tej pory zaczęła się wędrówka bezdomnej pary. Na początku powiem, że było ciężko. Było ciężko. Bo nie miałem co jeść, nie miałem co ten... Kobieta tam jakieś pieniążki miała, no ale... No pracuje, to ma, wiesz, co chodzi. Tylko, że to też szybko się kończy, bo to kosztuje to teraz. Ona nie zarabia jakichś milionów, bo to 2600 zarabia, bo resztę komornik zabierze po prostu. No. A tam 3,5 chyba podstawy. Ale to mniejsza z tym. No i te pieniądze to się skończyły. No to tam 2 tygodnie się żyło normalnie, że się jadło, funkcjonowało, piło się herbatę czy coś. A 2 tygodnie do wypłaty czekało się po prostu, żeby ktoś ci dał szklankę wody gorącej, jak to się mówi, czy kubek. No i chodziło się tak, kurka mać. Nie znałem jeszcze tych jadalni, że można iść coś zjeść, obiad jakiś, czy tam, kurka mać, gdzieś tam jakieś wziąć chleb, czy coś takiego. To najgłupszą rzecz, którą zrobiłem, i siebie upokorzyłem. Poszedłem pod Biedronkę. Starałem się koło Biedronki. Ludzie wchodzą. I prosiłem, czy kupią mi coś do jedzenia. A oni mówią, nie mamy drobnych. Ja mówię, ja nie chcę, człowieku, od ciebie pieniędzy. Ja chcę, żebyś mi kupił chleb i coś do chleba. Baba stanęła i się patrzy. Facet stanął i się patrzy. Mówi, pan nie chce na piwo? Pan nie chce na alkohol? Ja mówię, nie, ja chcę na jedzenie. Postałem z 10-15 minut, miałem całą reklamówkę jedzenia. Że przez 3 dni ja miałem co zrobić jej na śniadanie i sam miałem na śniadanie, na obiad, jak to się mówi, na ten. Przymrozki zmusiły parę do szukania schronienia. Znaleźli je w roślinnej gęstwinie porastającej praskie wybrzeże Wisły. W namiotowym miasteczku zamieszkiwanym przez ludzi uzależnionych i bezdomnych, takich jak oni. Są ludzie z Wisły, są ludzie nad Wisłą. Mówię, pamiętam ich, jak to się mówi, w latach 90. Pamiętam ich w latach różnych po prostu, że tu wszyscy zawsze, kurka mać, żyli po prostu, wiesz, co chodzi. Mówię, gdzieś się wkręcę, gdzieś ten. No i tak przyszedłem. Raz pokręciłem się, drugi raz się pokręciłem. Z początku nie wiedziałem, czy podejść, czy ten, bo patrzę, mówię, no, towarzystwo, mówię, może nie dla mnie, mówię, bo za bardzo popijają, ale mówię, k***a, ja sam alkoholik, jestem pijak. Mówię, ja se radę nie dam? Ja se dam radę, mówię. No i tak zaczepiłem jedną osobę. Zapytałem się, co trzeba, co potrzeba.
Nic. Jedynie co tytoń. Poszliśmy do sklepu, kupiliśmy im tytoń. Kupiłem im tam jakieś browarki. Wypiłem z nimi temat. Oni mówią, ale my temat. Ja mówię, człowieka, co ty myślisz, że jestem palcem pisany, czy ja mówię robiony? Mówię, ja też znam życie, mówię. Ja tu piłem w więzieniu, mówię. No i tak się zaczęło, rozumiesz, o co chodzi. No i raz, później drugi raz przyjechałem, coś tam im kupiłem. Przyszedłem, posiedziałem z nimi już, zaprosili mnie do, jak to się mówi, stołu. Niech będzie, że tak, no. Zaprosili, poczęstowali mnie, pogadaliśmy, posiedzieliśmy. Ja sam wiedziałem, że nie mam i widziałem, w jakich warunkach też każdy mieszka, wiesz, z Łodzi, że potrzebuję. Zamieszkaliście tu? Tak. Nie, zamieszkaliśmy najpierw tam. Tam mieszkałem najpierw tam, na tamtej stronie. Tylko, że tamtą stronę musimy skasować i tą teraz stronę też musimy skasować i zejść na dół. Dlaczego? Bo burmistrz tego miasta powiedział, że mamy zejść na dół, bo za blisko jest ulicy. Za blisko jest ścieżki tej. No my się oddzieliliśmy, widzisz, zrobiliśmy parawany, porobiliśmy wszystko. Tu włożyliśmy taki wkład, żeby po prostu to fajnie wyglądało, zaczęło wyglądać. To było inaczej, tylko że teraz przez ostatnie, jak nam powiedzieli w poniedziałek czy w sobotę, że mamy się stąd zawijać i schodzić na dół, to już nie robimy, nie sprzątamy, nie robimy nic. Krzysztof i jego żona zajmują chatkę zbudowaną z dykty i palet przykrytych plandeką. Wygodny sen zapewnia kilka materacy. Jest też stolik nocny, szafka na przybory, ubrania i rzeczy cenne. W obozowisku para gotuje na cegralnym grillu. Ze specjalnym parawanem wydzielono też miejsce na wannę i robienie prania. Proszę bardzo, chcesz zobaczyć łazienkę? Proszę bardzo. Masz łazienkę, obudowaną, zrobioną, jest miska, jest woda. Masz wszystko, co potrzeba, co jest. Lecz to wokół stolików i na kanapach toczy się życie całego obozu. Tam polewany jest denaturat. Najtańsza forma narkotyku do kupienia na rynku. No co? No alkohol to jest alkohol. To jest dzień powszedni. Bez tego nie można żyć. Tam na tym kempingu... No tak samo jak teraz. Widzisz, ja też piję teraz. Jestem pijany? Widzisz mnie pijanego? A że mam tam może z 1,5 promila albo 2, to jest normalna rzecz. Bo piję non stop. Ale chodzę, funkcjonuję. Ja chodziłem do pracy, funkcjonowałem. I cały czas. Dziś Krzysztof jest w dobrym nastroju. Nie zawsze jednak tak było. Alkoholik poczuł już piekło pustki, frustracji i depresji, jakie narkotyk spowodował w jego układzie nerwowym. Siedzisz i myślisz. Upijesz się, to myślisz. Co zrobić dalej? I z dnia na dzień to samo jest. Sam dobrze wiesz chyba, jak to jest. To jest tylko życie. Do pewnego momentu. Też stałem się na moście, patrzałem się na moście, na Wisłę. Pierwsze 3-4 dni, jak kobiety nie mogą znaleźć. Co robić dalej? Przyszłem do Mańka. No i do Jędzka. I opowieść się skończy, bo ja się rozczulam za bardzo. Zawiętki jestem. Pierwsze 5 dni to nie myślałem, wiesz, jak z tego mostu skoczyć, ale tchórzem nie jestem, powiedziałem. Nie skoczę z niego. Wykończyć się nie wykończę. Szybciej bym popoczył na tym jebem. W mojej gminie, OPS-owi, żeby dzieci zabrali. I nic zawiniła kobieta też, nie powiem, bo przyszła do mnie, na której melinie byłem, się ukrywałem. Wypiła se ze 2 czy 3 piwa, a oni powiedzieli, że ona ma nie wiadomo ile. Tylko najpierw mi kazali dmuchać 2 razy, a później powiedzieli, że ona ma tyle samo. Ja piłem alkohol, ale ona wypiła 2 piwa. To mnie teraz mogę, bym dmuchnął, to bym miał kurka ze 2 promile. Nie powiem, że nie. Bo piję non-stop, ja jestem w ciągu non-stop. Jestem od 2010 roku na wolności i praktycznie rzecz biorąc nie ma takiego dnia, żebym nie pił. Ale ja nie piję 2 piwka czy flaszeczkę, tylko piję ile mogę. Ale i funkcjonuję, cały czas chodzę.
Nie chodzę, nie otaczam się, nie wytaczam się, nie przewalam się, nie robię nic. I pracowałem. 5 czy 6 lat pracowałem cały czas. Ale siadł mi kręgosłup trochę, no siadł mi. Siadło mi zdrowie. W codziennym funkcjonowaniu Krzysztofowi pomaga przede wszystkim nadzieja na odzyskanie opieki nad dziećmi. Najmłodsze dziecko ma 3 lata. Uzależniony ojciec nie może pogodzić się z tym, że dzieci są wychowywane w rodzinach zastępczych. Miałem dość siebie, wiesz? Dość tego, że straciłem dzieci. Chwilowo. Tak cały czas myślę. I tak sobie ja jeżdżąc do nich i oni do mnie mówią: tato, kiedy zabierzesz nas do domu? Macie gdzie mieszkać? Macie co jeść? Dzieci mnie się pytają. Ja mówię: córko, o córka przeważnie. Syn to mówi: ja pieniędzy nie chcę, bo matka im tam daje po parę złotych. Jakieś tam cukierki, czy jakieś ten na grilla, choć ci zrobimy sobie ten. A oni mówią: babusiu, żebyście wy mieli co jeść. Macie gdzie spać? Tak, kochanie, mamy. Byśmy was zabrali. Ale na razie nie może, bo nie mamy takich warunków, żeby po prostu ten. Powiem ci, że jakbym miał dzieciaków koło siebie, to ja ich chałupę bym szybko ogarnął. I może inaczej by było. Ale na razie to mięczak jestem. Zwykły mięczak. O, powiem tak. Mimo rozpaczliwej sytuacji, Krzysztof nie ma zamiaru rzucać alkoholu. Wiesz, co to znaczy temat, czy nie? Wiem. Poproszę. Poproszę, żebyś usiadł. Krzysiu. Do takiego poziomu się można zniżyć, żeby mogę było cię stać, Krzysiu, na to, a nie na wódkę. Uzależnienie jest tak silne. Nawet gdyby od abstynencji zależała opieka nad jego dziećmi, mężczyzna nie wyobraża sobie odstawienia narkotyku. Po prostu chcę żyć normalnie, o. I żyję na razie, wiesz? To jest normalne życie? Na razie tak musi być. Dopóki się nie ogarnę, tak musi być. Też mi tu przychodzą, mówią skikerzy: chodź na ten treningowy, ten. Idź na ten, na ośrodek, później ten, później jeszcze jakiś socjal załatwisz, coś takiego. Ale mnie tu nie bawi, wiesz? Ja muszę iść normalnie, żyć do pracy, zacząć normalnie pracować, funkcjonować. Z tym mieszkaniem kiepsko, ale... Bo na nie nie zarobię. Za granicę nie pojadę. No i co więcej? To co, zastanowiłbyś się nad tym, żeby nie rzucić alkoholu? Nie umiem bez tego żyć.